Kochani, witam serdecznie, dzień dobry, witamy Was z Tomaszów Arena. To miejsce, które odwiedzamy z wielką przyjemnością, z ogromną radością, kochani. Natomiast dzisiaj ciekawa sytuacja, 7 stopni w plusie, a 10 stycznia 2020. Słuchajcie, tak się ułożyło, że wróciliśmy z Setniewa, ze zgrupowania, z reprezentacji Polski, Polish Soccer Skill. Po tygodniowej pracy postanowiliśmy odwiedzić tutaj nasz Tomaszów Arenę, miejscowość oddaloną od nas o 3 km na mały, króciutki trening strzelecki, w ramach którego postaramy się zrobić jeszcze bardzo ciekawy challenge. Słuchajcie, Gutek właśnie w tej chwili się rozgrzewa, bawi się piłą. Słuchajcie, kochani, to piła meczowa, to nasz prezent od Gwiazdora, pierwsza piłka meczowa. Słuchajcie, ja sobie wziąłem też piłkę, którą znacie z turnieju Silesian Cup. Tą też notabene Gutek trafił jako piłkę Fant. Natomiast my w ramach tego odcinka, kochani, wykorzystując profesjonalny, fajny statyw od naszego przyjaciela Roberta, będziemy starać się, kochani, posadzić challenge, posadzić kilka strzałów, słuchajcie, na poprzeczce tąże piłką. Ja myślę, że tu się ustawimy, być może co jakiś czas będzie nam się tu, kochani, troszkę wodą zarzucał nasz, czekajcie, nie wiem, czy się będziemy w ten sposób widzieć teraz. Och, widzimy się, natomiast słuchajcie, myślę, że mimo wszystko ustawiłem statyw niziutko, żebyście bardziej mieli możliwość tutaj pracy, jak mamy ułożoną nogę, jak to wygląda. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, sobie tylko wypoziomuję tutaj, bo mam wrażenie, że jest nierówno, czyli ta strona jest niżej. O, teraz chyba będzie, czekajcie chwileczkę, teraz chyba będzie równiutko, także może cofnę się jeszcze kawałek do koła i rozpoczniemy za kilka chwil zabawę. Słuchajcie, zobaczymy, ile razy uda się pod rząd posadzić na poprzeczce piłkę Gutkowi, a ile razy mi. Natomiast ja jestem, słuchajcie, w trakcie takiej delikatnej kontuzji, może nie kontuzji, kochani, ale gdzieś tam się pojawiły jakieś sytuacje z lekkim bólem na biodrze, dlatego ja w tej chwili wziąłem sobie piłeczkę numer 4. Jest cieplutko, fajnie, tylko troszkę ta mrzawka taka jest średnia, tak? Taka szkocka pogoda, jak na wyspach, kochani, no ale jakby kiedyś chciał Gucio na Premier League grać, to mniej więcej dzisiaj taki klimat jest. W każdym bądź razie, słuchajcie, ja też się chwilkę rozgrzeję. Słuchajcie, materiał będziemy nagrywać ciągiem, ja nie będę... Guciu, weź wodę, żebyś wiedział, gdzie jest martwy punkt. Weź wodę, ustawimy martwy punkt kamery. Ja wiem, że walimy zza szesnastki, ale wiesz co? Żeby było widać skąd. Daj. I idź jeszcze, idź. Nie o to mi chodziło. Żebyś ją postawił, ja ci powiem, kiedy cię przestaję widzieć. Chodź. Zaraz postawisz sobie, żeby nie wychodzić ze strzałem poza butelkę, bo wtedy nie będziemy się widzieć. O, weź butlę i ustaw sobie ją w prawo. Uciekaj teraz. W prawo. Jeszcze. Stop. Dobra. To jest punkt, gdzie musimy się zmieścić. A w lewą stronę? Co możemy dać w lewą stronę? Tu coś mamy takiego. Co to jest? Okej, to strzelamy po prostu ze środka. Okej. To proponuję się troszkę rozgrzać. Ja zrobię też to samo i spróbujemy uderzać na poprzeczkę. Słuchajcie, celem naszym będzie trafianie w poprzeczkę. Zobaczymy, komu z nas uda się większą ilość razy wygenerować. Ja czwórką, czy Gutek swoją piłką meczową piątką. Słuchajcie, znaleźliśmy chwilkę czasu na taki właśnie challenge, zabawę dla Was i bardzo nas to cieszy. Nie za wiele tego czasu mamy, dlatego że wczoraj przyjechaliśmy z Setniewa, mamy dzień, dwa odpoczynku i jutro, pojutrze Gutek jedzie, kochani, do Zakopanego, także pełen relaks, potem jeszcze wyskoczymy tylko na basen. No i oczywiście cieszymy się FIFA 20. Maciek, dziękujemy Ci bardzo, bardzo za to, że taki prezent na naszą Kruszyn Arenę wpompowałeś. Patrzę jeszcze raz, czy idzie zapis. Myślę, że idzie zapis. Guciu, możemy zaczynać. Porozciągane wszystko trochę? Jest gotowe? Parę tych strzałów oddamy. Słuchajcie, bardzo ważne, strzały oddajemy za linii pola karnego, czyli za 9 metra.
Powiem tak, kochani, no bardzo ważne to są elementy, bo często zapominamy o tym, żeby coś tutaj porozciągać przed strzałami. Często wbiegamy na boisko, pierwszą rzecz jaką robimy, od razu ładujemy. Nie jest to dobre. Natomiast ja w ogóle zobaczymy, czy dam radę dzisiaj funkcjonować, bo od miesiąca, może półtora, nie gram w piłkę. Nie udało nam się załatwić hali i przez to, słuchajcie, troszkę wypadłem z rytmu meczowego, ale myślę, że noga ułożona pozostała trochę, także myślę, że tak całkiem migutek nie odjedzie. Startujemy? No to żółw. Powodzenia. Niech wygra lepszy. Bombardujemy. Szybko zacząć. Dobra, muszę ją poczuć. This is the future. This is the future. Is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. Thank you.
This is the future. Na to dwa. Evolution. This is the future. Evolution. Cztery! Na to cztery! This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Mamy czwórkę, a nie ma dwa.
is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. Ach, skaszanił, bo ciężko by mi było go pobić. 6 już dobra cyfra. 6 do 4. Poprzeczka do góry idzie. Jedna, Guciu. This is the future. This is the future. Human error. Ale idą, życzę. Evolution. This is the future. Evolution. Ja skusiłem, to i on musiał. Znowu 0-0. 1-0. Jedna górka.
This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. This is the future. Mam zero.
is the future. Tak blisko! Human error. Evolution. A ja raz! This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Wygrania 6 do 4. Nie czuję się na siłach, żebym przeskoczył te 6, ale widzę, że on się pomału wkręca w fajne cyfry. Proponuję ci gratulacje, Buciu. 6-4, słuchajcie, tyle wygrał w pierwszym pojedynku, a teraz spróbujemy troszkę powalczyć o jego pobicie 8 z rzędu. Przypominam, że kiedyś 8 się udało, teraz była pierwsza. Jest druga. Powalczymy o pobicie 8 z rzędu.
Zobaczę, czy starczy nam na to karty pamięci. Mamy już dwa strzały. Tak jest, idzie zapis, słuchajcie. Troszkę oczyścimy wam obiektyw. I idę podawać piłkę, bo zaraz będzie ciemno. Utek, walczymy o dyszkę. Przyjmujesz? No to próba, jedziemy.